Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z odnawiania Imperium Rzymskiego. Jak widzicie, pomiędzy odcinkami zrobiłem jedną rzecz, czyli zniszczyłem Imperium Osmańskie. Już teraz mamy całkowicie to podbite. No i tutaj była ta frakcja, którą też usunąłem. I ogólnie mamy pakt obronny z Węgrami i z Mamelukami, więc mnie to bardzo cieszy. Oprócz tego, no, myślę, że za niedługo chyba się przyszykujemy, jestem w sojuszu z Ferrarą, na podbój na przykład Neapolu. Żeby jednak to w końcu sobie zająć ładnie, zdesantować się na te prowincje, więc myślę, że taki jest cel na ten odcinek. Odnawiania oczywiście naszego państwa bizantyjskiego. Więc tak, ja tutaj sobie no mamy buntowników, super. Oni nam tak ciągle wybuchają, nie? W tym jednym. Są takie dwa miejsca nefralgiczne, gdzie ci buntownicy ciągle wyskakują. I to jest właśnie jedno z nich. Oni tutaj po prostu co chwila ciągle. O, teraz tutaj sobie pojawili się ci buntownicy. No i tak mówię, co chwila się pojawiają w tych losowych miejscach. No i znowu ich tu mamy w tych skopiach. Nie wiem, ilu ich tutaj jeszcze będę mieć. Więc no, denerwuje mnie to, ale tak to wygląda w tym momencie. To już się dalej sobie. Tutaj musimy to poogarniać, prześlę te całe wojska już tutaj zajmuję. Może oni będą w stanie tych buntowników jakby ogarnąć za mnie. Gdzie mamy teraz bunt? Ha, mamy tutaj bunt. A najlepsze jest to, że ja tutaj poprawiałem te, żeby się bardziej cieszyli. No ale jak widzę, to coś takiego im nie pomaga. Muszę mieć to już teraz. A widzę, że za mnie to zrobili Mamelucy. Mi się to podoba, bo Mamelucy się biją nadal z tymi. Z Litwą. Bo zatkała mnie Polska i ci nadal się tłuką przez to nimi. No ale to nie jest nasz, mówię, cel, że tak powiem. Litwa. Chociaż myślę, nie no, Neapol zająć to jest taki chyba główny cel na ten moment, zająć tą osadę. Nie mamy niestety dużo wojsk tutaj rekrutować przez tą wojnę z nieszczęsnymi, Turkami. Troszeczkę nam te tereny mocno oberwały gospodarczo. Myślę, że niedługo się tutaj ogarniemy, nie? I będziemy w stanie tutaj już całkiem przyzwoicie rekrutować. Przede wszystkim tam chcę przygotować te tutaj wojska. Mówię, możemy dużo porekrutować. Taka jest prawda. Z kilku miejsc się przygotować na nich. Zrobić na nich desant dwie osady ich. Myślę, że zaatakujemy tutaj gdzieś w okolicach Bari. Się zdesantujemy. A drugi atak będzie właśnie od południa. I dobra, więc tak, wy tu już płyńcie sobie, panowie. Te 10 tysięcy tutaj też płynie. Myślę, że jeszcze dorekrutuję tutaj drugie tyle, żeby jednak tego było więcej. Budujemy szybko warsztacik i myślę też tutaj o porcie. Żeby jednak tutaj więcej portów było. Więc dobra, tutaj mamy port wybudowany i możemy dostać te 2000. No i dzięki temu myślę, że teraz tak, idziemy dalej, jakieś niepokoje tutaj oczywiście. W tych skopiach również, nadal tu mamy tą mniejszość. Ale dobra, ja muszę teraz sobie jakoś tutaj ogarnąć handel. Lapończycy, koalicja przeciwko jakimś tym. Dziękuję. Więc chcę sobie palić te skopie. No ale tak, dyplomacja. Wy. Pakt o nieagresji nadal, pakt obronny. I z wami bym chciał sobie pakt o nieagresji podpisać, myślę. Myślę jednak spokój. Z wami też ten pakt o nieagresji i do was ten pakt o nieagresji odnowić. W ogóle co jest śmieszne. Jesteśmy pierwszą akcją na mapie. To jest bardzo fajną rzeczą. Mamy wojnę z Teodorem. Nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to jest? Tu to jest, na wyspie. I z Hafasydzi.
jest Teodoro i Hapasydzi są tutaj, nie? Tak. Wiecie co? W tym wypadku, no to chyba zajmiemy się tymi Hapasydami. Oni stwierdzili, że atakuje się nas, to my popłynę tak naszymi wojskami tam, w tym kierunku. I myślę o tym Sewastopolu jednak tak serio. Aha, ci nam wypowiedzieli wojnę. Ja pierdolę, kolejny bunt. Ja z tymi buntami już nie mam naprawdę siły. Tych buntów mam kuźwa, w tych Skopiach. No. Dobra, rozwiązuję tą armię. On też rozwiązuje, by jednak troszeczkę więcej zarabiać. I dobra, tutaj na Tunis, wypłyńcie tu. A miało być tak pięknie, że ja sobie wpierw jednak ruszę dalej. Ale jak widzę, mi tutaj muszą krwi napsuć i nas zaatakować, nie? W takim nefralgicznym, że tak powiem, miejscu nas zaatakowali. Dobra, tutaj wesprzemy nasze te oddziały. My się tutaj coś dorekrutować. Tutaj. I tutaj. Okej. Tak będą się na nas rozlewać, nie? Super. Ci buntownicy cholerni. No dobra, musimy się nimi zająć po prostu. Dobra, tutaj. Wchodzimy w tą frakcję, jak w masło. Dobrze, w sumie zostawiłem tam jednak jakieś oddziały, nie? Okej. No, będą się tak rozlewać, nie? Super. Dobra, panowie, wy tu. Wy na ich tą stolicę pójdźcie. Wy tutaj 200. Tutaj też tylu. I tutaj też tylu. Dobra, wy połowa tutaj. Druga część tutaj. Wy tu. Wy tu. A wy tutaj. Asymilujemy i dobra. Niszczymy tych. Dobra, i tak, to mi tu. A ci by powiedzieli wojnę. Dobra, ja tutaj w tym wypadku jeszcze ten Sewastopol muszę zająć. Dobra, taki coś zrobimy. I zrobimy sobie uczmanie wojska. I myślę, że teraz możemy jakiś mały atak zrobić. No. Niezbyt dobrze ten atak wyszedł jednak. Spodziewałem się, że pójdzie on lepiej. Bo ci nas teraz zaatakują po prostu, nie? W przypadku was sobie zbiorę w jedno miejsce, mieć łatwiej was rozwiązać. Bo jak mnie kosztuje ruch, każde takie rozwiązanie. Więc dobra. No stracimy ten Tunis, który no, zajęliśmy sobie przez chwilę. I ten Sirt ogarniemy. Więc dobra, no ja chcę... Może z wami ten pokój? Nie wiem, dobra. Przede wszystkim... O, czy mamy z nimi pokój? Mamy z nimi pokój, dobra. Jedziemy się po prostu za chwilę. Jakby będzie coś ciekawego siedział, bo na razie się nic takiego nie dzieje. No i dobrze, wypowiedzieliśmy wojnę już Neapolowi, więc się rozrywamy na ich ziemiach. Raczej nie powinno być z tym zbyt wielkich problemów, gdyż wojska tutaj nie są jakieś zdecydowanie duże od tej frakcji. Więc no. Zrywamy to wszystko na luzie, tej prowincji, więc wchodzimy do Włoch, w skrócie.
ładnie się tutaj porozlewamy, tutaj o. Tutaj pójdziemy tak, tutaj pójdziemy tutaj. Ta ostatnia pomiędzy niech pójdzie tu. No, cieś tutaj coś próbują zrobić. Ale już nie mają szans. No już tą frakcji żegnamy, więc zajmujemy całe te tereny Neapolu. I weszliśmy do Włoch dzięki temu. Znamy bardzo fajnie. I teraz musimy tylko sobie tutaj poprawić zadowolenie społeczne. Żeby było już szczęście dla nich. No i nie wiem, czy na przykład nie ruszyć prawie od razu na wieżę. On ma wasal władcy Urbino, więc nie mają zbyt wielu tych ziomeczków, więc myślę, że to by nie była dobra decyzja, jak go teraz od razu zaatakować, papieża. Tak od razu, z buta, nie go wjechać. Tymi wojskami. Hop. Okej, coś jednak mają. Spodziewałem się takich ilości. Papieżaków. Że aż tyle tego tutaj będą mieli. I mamy kolejny bunt. Super. To już naprawdę denerwuje te bunty. Dobra, doślijmy tutaj jakieś wojska z tych prowincji. No bo raczej w Neapolu no setka dużo nam nie da. Ale no możemy zrekrutować takie małe ilości. Dobra. Wiadomo, ci nas tu zaatakują. Dobra, tutaj będziemy ich teraz tak denerwować, że tak powiem. Tymi naszymi wojskami. Dobra, ten tysiak niech już tutaj przyjdzie. Myślę, że z Patras też, no nie możemy dużo. Tysiaka kolejnego tylko. I tym razem rebelianci. No nie ma nigdzie ich. Dobra. I my te Urbino, wy się tu zdesantujcie. Wy też, dobra. Robimy jednak mobilizację tutaj Grecji. Bo te oddziały to jednak denerwują, tutaj mi się rozpętały, więc dobra. A ja, że tak powiem, chcę zająć te tereny papiestwa i je wchłonąć. Więc dobra. Wy też tutaj, no raczej ich zalejemy, mówiąc szczerze, późniejszą ilością. Teodoro, mamy rozejm się przedawnił, okej. Okay. Widzę, że jednak się porozlewają nam tutaj troszeczkę. Dobra, teraz tutaj wy zaatakujcie. Tutaj wy też już popłyńcie. I myślę, że oni powoli będą tracić ten swój impet. Dwa państwa. Przez co będziemy w stanie ich teraz naprawdę fajnie zaatakować i poodbijać sobie te tereny tutaj po połowie. Idziemy, tyle. Pakt obronny nam z tymi wygasł, więc odnówmy go sobie. Mamy za dużo kasy, nie? To jest ten problem. Mamy bardzo dużo kasy, a nie mamy zbytnio gdzie tych wojsk werbować, bo mamy dosyć ubogie te populacyjnie obszary. Ale myślę, że kolejne te wojska tu przyślemy z tych prowincji. I tak ładnie. Wy tu. Wy odbijcie ten Neapol. Wy tutaj. Kolejne nasze oddziały niech tutaj płyną. Szybko, panowie. My was potrzebujemy. W tych ilościach dosyć sporych. Gdzie mamy zadowolenie niskie? No tu mamy. To też już sobie ogarnijmy. I myślę, że teraz tak. Tutaj to już przesyłamy. Tutaj wy na pleckim tak się ładnie zdesantujcie.
Wy tutaj to zajmijcie. Widzę, że tak chcieli nas załatwić. Takim atakiem widzę. Okej. Teraz tutaj. I myślę, że oni zaraz się wypalą już. To widzę, jeszcze Francuz idzie. Chyba to jest Francuz, nie mam pojęcia. I Urbino też powinno wkrótce upaść. I dziękuję, do widzenia, możemy... Czy oni coś jeszcze mają? Prowincje? Nie wiem, ale... Bierzemy to wszystko. Dziękuję. No i naprawmy sobie tutaj ten porządek publiczny i... Widzimy się za chwilę. No i cóż, obecnie sytuacja wygląda tak, że mamy sojusz z Węgrami, no jesteśmy już dosyć dużym państwem. Ja tutaj zjednoczyłem do całego buta włoskiego. Do odnowienia Cesarstwa Rzymskiego potrzebujemy troszkę terenów Mameluków, Francję i Hiszpanię de facto jeszcze zdobyć. No sojusz z Mamelukami troszkę, jak powiem, wygasł. Ale tak, w tym momencie chciałbym niestety... chociaż chyba, żeby oni dołączyli do naszego sojuszu, dołączą do naszego sojuszu, czyli to nam da możliwość przechodzenia przez ich ziemię, tak jest. I w tym oto sposobem ja chciałbym przejść przez te ich ziemię, ewentualnie no, Unii z nimi robić jak na razie nie chcę. Ale tak, nasze wojska niech tutaj przejdą na granicę. Bo ja chcę sobie tutaj ładnie po... zdobywać na te... chyba Monako se zdobędziemy. Jako taki następny cel. To było, no... ogarnijmy gdzieś nasze wojska wszędzie na granicach tutaj. No i dobra. Malutkie księstewko Monako. Trzeba mu powiedzieć do widzenia. 13 tysięcy wojska powinno sobie poradzić. Dziękuję, do widzenia. Zbyt to ładnie zajęliśmy teraz. No i nasze wojska tutaj się ogarniają. Musimy sobie poprawić w Monako. Tutaj tyle mam do tych. No i tak, tu mamy Królestwo Bretanii, które jest tutaj. Tu mamy Burgundię. Mamy tych, tu jest Francja, która jest na 6 prowincjach. Więc cóż, czeka nas na pewno wojna właśnie z tymi tutaj państwami. No, wojsk mamy tutaj no już dosyć naprawdę sporo przygotowanych na granicach. Tutaj coś jeszcze przeniósł. Są Szwajcarzy, okej. Okay. Więc dobra. Ja myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Ja chyba zostawię te ostatnie podboje Francji, tych ziem na następne te etapy naszych podbojów. Już tego nie zostało aż tak dużo, bo ja tutaj widzę, ja tutaj już wszystko ładnie przenoszę, żeby to móc się rozlać na tych. I w sumie, wiecie co, mamy tutaj jeszcze to, badania sobie jeszcze szybciej zróbmy. I tak, myślę, że gdzieś niepokoje, więc tutaj mamy. I dawno nie mieliśmy buntów żadnych, to mnie cieszy. I tak, wy, Burgundia, wy macie wasal jakiś Nevers i chyba tyle. Więc cóż, atakujemy, więc tak. Nasze wojska nie tutaj idą, to są nasze, nie, to są Szwajcarów. My tutaj jeszcze przychodzimy tu. Dobra, wy panowie tu idziecie. Wchodzimy w te ich ziemię. Trzeba się rozlać, mówię, trzeba się rozlać, mamy już takie duże, że tak powiem, wojska, że oni nie są dla nas żadnym zagrożeniem, ci Burgundczycy. Widzicie, no, po prostu sobie wchodzimy w te ziemię. Tutaj jakieś tam wojska mieli, ale mówię, to nie jest dla nas żadne wyzwanie, no, my tutaj wchodzimy głębiej i głębiej. Okej. Okay. Więc tutaj
idziemy na Paryż, nasze wojska idą. To idziemy jeszcze bardziej na północ. No. I teraz tutaj znowu odbijamy ten Paryż, idziemy dalej, jeszcze dalej. No i czyje to jest? Tam powiedzmy tu 500 hopa. Przenieśmy. Tutaj 3000, tutaj 3000, a wy idziecie tutaj. Dobra, wy gonicie tych, wy idziecie tu do Brukseli, wy pójdziecie tu. No i będą się nam tutaj rozlewać niestety, to jest ten problem. Czego ja po prostu nie lubię w tej grze. Tego tak zwanego, że tak powiem, rozlewania. O, mamy jeszcze achievement, dostałem. Zajmij tyle prowincji, okej, okay, dziękuję gro. No, czy naprawdę będą tak uciekać ciągle? No dobrze, więc tak, tutaj to ładnie kończymy z nimi. No te 700 niech pójdzie tutaj na Dunkierkę. O, jednak coś tu mieli jeszcze, jakiś garnizon, widzę. Tutaj, więc Dunkierka będzie nasza. I znowu się rozlewają, klasyk. Ale myślę, że w końcu oni już nie dadzą rady wytrzymać tego. Więc powinno być już, tak powiem, coraz lepiej dla nas. No tutaj jeszcze. Tutaj poogarniajmy to. Rozdzielmy tą armię na pół. Tutaj damy mniejszą ilość. Tutaj dajmy całą resztę. Tutaj dajmy tych. Oldenburg nam wypowiedział wojnę i Królestwo Polskie nam wypowiedziało wojnę i Stara Dongala, nawet nie wiem gdzie to jest Stara Dongala, gdzieś to jest pewnie gdzieś na jakimś wypandowiu, no Polska, okej, okay. Pakt Unii, wy jesteście z nami w sojuszu, wy, poprawmy sobie, a mamy zawieszone relacje, okej, okay. Sami może mogę, dobra. Więc cóż, muszę przy okazji wzmocnić sobie granicę tutaj z Polakami. No nie spodziewałem się takiego ataku Polaków. Myślałem, że jednak sobie odpuszczą te ataki na mnie, ale widać, Polacy to uparty naród. I po prostu nie jest im straszne upaść. No dobrze, mi to nie przeszkadza, tutaj widzicie. Takie wojska tu mam przygotowane na nich. Że naprawdę, oni nie mają szans, Polacy, tutaj. Ha! Dobra, wy tu, jeszcze ci Francuzi. Ale dobra, chyba myślę, że to jest idealny moment, by zakończyć odcinek. No ja... Myślę, że między odcinkami już dobiję Polaków, nawet dobiję tą Burgundię, wykończę no, te tutaj prowincje. O, pięknie, serio odbili tych. Okej, okay, to jeszcze ładnie zajmujemy i dobra, wy tu. Wy tą 400 tutaj pójście, wy pójście tutaj. Ich jest już tak mało. O, jakiś tysiak jeszcze uzbierali, patrzcie. Kurde. Dobra, wy tutaj jeszcze na hełm. Może podpiszemy sobie z tymi pokój. Ja chcę te prowincje tylko. To możecie zostawić. Dziękuję. Mamy z nimi spokój. Ja mam milion ponad pieniędzy, nie? I mam inflację, ale no. Dobra.
I dobra, to by byłoby na tyle w tym momencie, w tym odcinku. My tutaj będziemy, no, myślę, że dalej iść do przodu, przeć przez Polskę i te wszystkie prowincje. Myślę, że za niedługo ruszymy też na Aragonię, żeby mieć te ostatnie prowincje, że tak powiem, tutaj zajęte. I cóż, to było na tyle. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i co, do zobaczenia. Pa, pa.